Jutro się wiem, zapraszam. Wszystkie groby się siwie, święta zmarłych, każdy chciałby nim być. I oczywiście z wiernymi, ze swoimi panami, jakbyśmy wspólnie tę uroczystość pięknie przeżywali. A zatem zapraszamy i oczywiście pozdrawiamy księdza Tomasza i niedługo się zobaczymy tutaj w Toruniu. Tak, pozdrawiam serdecznie księdza Tomasz Kancelarczyk i też no, niech te słowa będą taką inspiracją może dla innych diecezji, dla innych duszpasterzy, by ten dzień w sposób szczególny i też bardzo świadomy świętować, czy jako Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, czy sam Dzień Uroczystości Wszystkich Świętych. Bardzo dziękuję za uwagę. To już ostatni temat w audycji aktualności dnia 5 minut po godzinie 14. Już za moment serwis informacyjny. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Ostać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, z rejestrem naszym nasz tam kara. Powstańcie z mocy, Boga syna. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z mocy, Boga syna. Wyrzuca na bruk matkę samotnie wychowującą dzieci, alarmuje Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Chodzi o panią Jolantę z Krakowa, która blisko 10 lat temu zawarła umowę o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego na kwotę 400 tysięcy złotych. Przed 2 laty bank wypowiedział kobiecie umowę i wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Stało się tak tuż po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zdecydował o niekonstytucyjności przepisów w tym względzie, wskazuje Stop Bankowemu Bezprawiu. Prezes Stowarzyszenia Arkadiusz Szcześniak podkreślił, że nieprawidłowości jest więcej. Kolejna kwestia to jest tego typu, że oczywiście sama kwota wyliczona przez bank jest niezgodna z prawem i jest ona wyliczona na podstawie klauzuli uznanej już prawomocnie w 2011 roku za niezgodną z prawem, czyli sposób wyliczania tej kwoty, którą bank teraz próbuje egzekwować, jest na pewno niezgodny z prawem, ale pomimo tego bank to robi. Ale jeszcze jest trzecia taka bardzo duża niezgodność z prawem. Po prostu bank część tej kwoty już odzyskał od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia, które płaciła jeszcze klientka sama, ale pomimo to domaga się dalej tej samej kwoty od pani Jolanty, więc tak jakby chce uzyskać dwukrotnie kwotę, którą egzekwuje. Bank domaga się od pani Jolanty ponad 680 tysięcy złotych. Jej nieruchomość została zlicytowana za około połowę wartości rynkowej. Eksmisja pani Jolanty ma się odbyć pod koniec tego miesiąca. Blisko 280 tysięcy wniosków emerytalnych złożyli już Polacy w związku z reformą wieku emerytalnego. Uprawnionych jest około 400 tysięcy osób. Dane pochodzą z okresu od 2 do 23 października. O stanie wdrożenia ustawy przywracającej wiek emerytalny poinformowała w Sejmie minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Wnioskowało to Klub Parlamentarny PiS. Minister podziękowała władzom i pracownikom ZUS-u za sprawne przyjmowanie wniosków i obsługę świadczeniobiorców. Ze wszystkich ponad 163 tysięcy decyzji aktywni zawodowo stanowią ponad 28,5%, pobierające inne świadczenie z ZUS 23%, a pobierające świadczenia przedemerytalne to 17%. Ustawa określa minimalny wiek emerytalny, ale nie zmusza Polaków do zakończenia aktywności zawodowej, podkreśliła szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Przedstawiła też, jak kształtuje się wysokość świadczeń.
Ta wysokość świadczeń jest zróżnicowana i dla kobiet wynosi 1627 zł i 11 groszy, dla mężczyzn 2791 zł i 24 grosze. I proszę Państwa, gdyby ktoś próbował sugerować, że to wysokość tych emerytur jest z powodu Prawa i Sprawiedliwości, to powiem, że na wysokość tej emerytury składa się cały poprzedni dorobek zawodowy. To ile zarabialiśmy i jak długo też pracowaliśmy, jakie mieliśmy przerwy zawodowe. Powiem jeszcze też, że przywracając wiek emerytalny, wprowadziliśmy limit wymaganego stażu do osiągnięcia minimalnej emerytury, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25. Jeśli chodzi o strukturę płac, to ponad 94 tysiące wniosków złożyły kobiety, a mężczyźni blisko 69 tysięcy. Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że dane wskazują, iż nie spełniły się czarne scenariusze o odpływie osób z rynku pracy. Od 1 października bieżącego roku obowiązuje obniżony wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił stan sprzed reformy emerytalnej rządu PO-PSL. Po południu Sejm zajmie się nowelą ustawy o repatriacji i cudzoziemcach. Wczoraj jednogłośnie projekt przyjęły sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz łączności z Polakami za granicą. Zmiany zawarte w dokumencie dotyczą m.in. dodatkowych funduszy na pomoc repatriantom. Do tej pory rodzina, która przyjechała do Polski, mogła otrzymać do 25 tysięcy łącznie. Zgodnie z nowelizacją, każdy członek rodziny repatrianta może liczyć na pomoc finansową do 25 tysięcy złotych. Taka sama kwota będzie im przysługiwać jako wsparcie dla całej rodziny. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, mówiła o kolejnej zmianie dotyczącej wprowadzenia pojęcia kandydata na repatrianta. No bo oczywiście, jak wiemy, w Polsce prawo nie działa wstecz, więc do tej pory wszystkie osoby, które przed dniem wejścia w życie poprzedniej ustawy, a ustawa weszła w życie 1 maja 2017 roku, złożyły wniosek o wizę repatriacyjną, nie były tą nowelizacją objęte, bo prawo nie działa wstecz. Teraz wprowadziliśmy pojęcie kandydata na repatrianta, czyli te wszystkie osoby z tego katalogu, jakby uzyskując status kandydata, zostaną objęte nową ustawą, a więc kolejny ukłon polskiego państwa, polskiego rządu w stronę osób, które nie mogły zostać objęte poprzednią nowelizacją, ponieważ złożyły dokumenty przed wejściem w życie ustawy, a więc przed 1 maja. Wśród zmian są też ułatwienia przy uzyskiwaniu statusu repatrianta. Według nowelizacji wystarczy, że w dzień wejścia w życie ustawy osoby chcące przyjechać do Polski zamieszkują na terenie jednej z 12 republik byłego ZSRR oraz udowodnią polskie pochodzenie. Nowelizacja dotyczy także zwiększenia środków dla gmin. Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz ma nadzieję, że ustawa zostanie przegłosowana jutro przez Sejm. Szukanie pomocy poza granicami wzbudza niepokój, napisali członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w piśmie skierowanym do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. To odpowiedź na oświadczenie doktora Macieja Hamankiewicza, który poinformował niedawno, że Naczelna Rada zwróciła się do międzynarodowych organizacji w sprawie protestu lekarzy rezydentów, aby wywarły presję na polski rząd. Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nie zgadzają się z takim działaniem, wskazuje profesor Bogdan Hazan, który podpisał się pod listem do Naczelnej Rady Lekarskiej. Dajemy wyraz swojemu niezadowoleniu z faktu, że Naczelna Rada Lekarska, zamiast podejmować kroki mające na celu doprowadzenie do jakiegoś porozumienia w sprawie funduszów przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce i w sprawie uposażenia stypendialnego lekarzy rezydentów, przesyła skargę do międzynarodowych organizacji lekarskich. Jest to wyraz chyba takiego podejścia ulica i zagranica. W tym przypadku chodzi o zagranicę. Nasze zdanie jest to nieproduktywne, niepotrzebne i niczego nie wnosi do tego problemu, który się w tej chwili w służbie zdrowia pojawił. Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej wskazują m.in., że rząd premier Beaty Szydło zaprosił lekarzy rezydentów do wspólnego szukania rozwiązań oraz wprowadził wiele oczekiwanych zmian dotyczących służby zdrowia. W piśmie wskazano, że wobec tych faktów zapraszanie towarzystw z zagranicy zdumiewa i przedstawia nieprawdziwy obraz działań rządu oraz resortu zdrowia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Z polskich lasów na polskie stoły. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji.
FM o godzinie 18.15 i w Radiu Maria 21.30. Goście naszych rozmów to pan profesor dr habilitowany Maria Ruda oraz dr habilitowany pan Marian Flis. Serdecznie zapraszamy. Dziczyzna z polskich lasów na polskie stoły. Informacja dotycząca sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Otóż 31 października o godzinie 18 msza święta w intencji o uświęcenie naszych rodzin. I po mszy świętej, proszę Państwa, bardzo interesująca sprawa. Otóż procesja ze świętymi w naszym sanktuarium. Będzie to procesja z relikwiami świętych, które to relikwie znajdują się w naszym sanktuarium. Przedtem prezentacja tych świętych, a więc procesja ze świętymi. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego sanktuarium. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Najbliższy wtorek, 31 października, godzina 18. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy z liturgii godzin. To modlitwa popołudniowa. Mamy 29 tydzień okresu zwykłego i pierwszy tydzień psalterza, zatem hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy w tomie czwartym, tydzień pierwszy, strona 505, antyfony wraz z psalmami, strona 591 i strony następne i czytanie z księgi Amosa, strona 594. Zapraszam. Z Litwą i warto podkreślić, że zanim Lewy opuścił wojsko, zdążył zdobyć wolną bramkę w świętowaniu z Litwą i w ten sposób wyrównał się w klasyfikacji strzelców w Bundesligi, został najgroźniejszym ostatnio rywalem z liderem Amerykiem Aubameyang. Cała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Choroba jest na Amerykę, bo nie wyciągnął Amerykanów. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalaj. Dobrze bronił, dobrze się sprzeciwał, ale jego smęcie przegrało tym razem z Arsenalem Londynu 1-2. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Otwórz, Panie, moje oczy, czyń dobrze swemu słudze, Panie, aby żył i przestrzegał słów Twoich. Otwórz moje oczy, aby podziwiał Twoje prawo. Jestem tylko gościem na ziemi, przykazań swych nie kryj przede mną. Polski stoper zaliczył asystę przy jednym stopie. Zgromiłeś pysznych, przeklęci są odstępujący od Twych przykazów. Z Milanem Juventus wygrał 2-0, skorupski nie może się wybrać, podniosła rezerwowy. Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach. Bramki. I co warte podkreślenia, też Teodorczyk został powołany na mecze towarzyskie, które zostały i Duchowi Świętemu. Myślę, że o tym też powiemy szerzej, kiedy dostaną powołanie jeszcze zawodnicy ze Szczecina. Tak, a teraz zapraszamy jeszcze na krótką przerwę i wracamy z prawo. Prowadź mnie prawdzie Twej, Panie. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Na pewno na każdym cmentarzu się świecą, pieny cmentarne dawno jeżdżą, bo mówię, że są podstawiane przy Parku Saskim. Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę. Proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Tu się betoniara szykuje, proszę Państwa, i pewnie do nas ta betoniara się szykuje. A ta menda stanęła na środku. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, którą trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, wybacz mi winy, które są tak wielkie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Prowadź mnie w prawdzie Twojej, Panie. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie. Bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? Pan ukaże mu drogę wybraną. Będzie opływał szczęście, a jego potomstwo odziedziczy ziemię. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi od sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Uwolnij moje serce od smutku. Wyzwól mnie od udręki. Spójrz na mój ból i utrapienie. Wybacz mi wszystkie grzechy. Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, jak zajadle mnie nienawidzą. Strzeż mego życia i mnie wybaw, Panie, by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie. Niech prawość i niewinność będą moją obroną, skoro pokładam w Tobie nadzieję. Boże, wybaw Izraela od wszystkich jego niedoli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. Czytanie z księgi proroka Amosa. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię. Nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan, oto imię jego. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Niebiosa, właśnie. O niebiosa, o niebiosa. Niebiosa, która po raz kolejny nie potrafiła dowieść korzystnego wyniku do końca spotkania. Pasy prowadziły po golu Michała Halika. Golu, którego by się nie powstydził Zlatan Ibrahimović, bo strzał piętą praktycznie pod poprzeczkę i wyrównał już w ostatnim... Chrześcijanie to nie mieliby się czym zajmować, świeckim sportem, prawda? Lubin to są takie zespoły, które w tym sezonie potrafią wszystko, ale najczęściej robią tak, że zagrają mi świetne spotkanie i następne Ekstraplasty młodych szukają, tak jak Kościół kiedyś też, że jest nowoczesny. Taka dygresja do Twojego powiedzenia, że ja myślę, że każdy jest tak, a wracając do samego meczu, no to Jagiellonia tym razem pokazała się z dobrej strony, szczególnie Fiodor Czernych, który dysponował szybkością nieosiągalną dla zawodników z Lubina. Litwin zdobył najpierw bardzo szybko bramkę, potem dołożył piękną asystę Karola Świderskiego, a Przemysław Frankowski zdobył bramkę w stylu Tomasza Frankowskiego, czyli podcinką. Cieszy to, że Polacy też wygrali się, przełamali, czyli właśnie Świderski i Frankowski, którzy już chyba dawno tych bramek nie zdobyli. No i cieszy to, że Jakub Świerczak podtrzymuje te swoje bardzo dobre statystyki w Ekstraklasie. On już ma 9 bramek. I w tej chwili skuteczniejszy od niego jest tylko Marcin Robak, który tych trafień ma 10. Mówię oczywiście o Polsce. Jeżeli chodzi o hity tej 14 kolejki, no to na pewno takim hitem i na papierze, i na boisku był mecz Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Szykowała się do 93, 4 minuty duża niespodzianka, bo Wisła Kraków prowadziła w tym spotkaniu na wyjeździe 1-0 po bramce Karlikosa oczywiście z 8 minuty. No ale czego Lech Poznań ma niezawodnego Darko Jeficza? Jeżeli on gra, to Lech chyba nie przegrywa.
wygrałem, no tym razem Jeffy Joe załatwił lekarzy remis, ale też trzeba wyróżnić bramkarza z Wisły, czyli Michała Buchalika, no bo gdyby nie on, to Wisła raczej by to spotkanie wysoko przegrał. No mecz bardzo specyficzny, bo jeżeli spojrzymy statystyki, no to tam Lech naprawdę wyróżnia się, ale no cóż, statystyki nie grają i długo Poznania mieli duży problem z tym, żeby pokonać właśnie Buchalika. No ale tak jak wspomniałeś, jest Darko Jeftić i dzięki temu Lech kolejne spotkanie bez porażki, ale no ten wyścig o pierwsze miejsce jest bardzo wolny. Jeżeli chodzi o kolejne hity tej kolejki, no to Lech jak Gdańsk grała u siebie z Koroną Kielce. Korona Kielce przed tą kolejką to był zespół, który nie potrafił na wyjeździe jeszcze wygrać. Lechia u siebie wygrała tylko jedno spotkanie, ale raczej była faworytem przed tym spotkaniem, a skończyło się ostatecznie 0-5 i to 0-4 było już w pierwszej połowie. No i jak to niektórzy dziennikarze sportowi pisali, gracze Korony Kielce chyba swoim dzieciom będą opowiadać o tym spotkaniu. Oglądałem powtórki bramek z tego spotkania i śmieszne, gdzie naprawdę niektóre trafienia były istnie kabaretowe, no ale to przede wszystkim problem dla trenerów Lechii Gdańsk, no i zobaczymy jak będzie dla obrońców. Tak, no i obrońca oczywiście też nie bez winy, ale w ogóle cały zespół Lechii wyglądał bardzo, bardzo słabo, nie wiem z czego to się wzięło, a Korona po raz kolejny pozytywnie zaskakuje. Skończyło się 0-5, a trzeba też powiedzieć, że Kluczak obronił rzut karny, także może być dużo wyżej, bo Korona też miała jeszcze swoje sytuacje. Legia Warszawa podejmowała w tej kolejce Sławkę Gdynia, którą stać na wszystko, ale tym razem Legia podtrzymała tą swoją ostatnio dobrą pasę. Nie skończyła się 1-0, tylko 2-0, a z tych starych rzeczy to też Jarosław Niedziela zdobył znowu jedną bramkę, na tych bramek już 5 na koncie. Bardzo dobry mecz też wykonania Michała Kucharczyka, który ostatnio spisuje się bardzo dobrze, on zdobył bramkę na 2-0. No można powiedzieć, że Legia jeszcze nie jest w tej najwyższej dyspozycji takiej, jakiej chcieliby ją widzieć, ale wystarczy. Tak, ale to wystarcza. To wystarcza. Legioniści regularnie zdobywają 3 punkty, co przy tej mizerii w czołówce to pozwala w tej chwili mistrzom kraju zajmować drugie miejsce w tabeli. Piast Gliwice podejmował siebie Wisłę Płock, no i Piast w końcu wygrał. Wygrał 2-1. A trzeba przyznać, że Gliwiczanie mieli jeszcze kilka okazji do tego, żeby to spotkanie wygrać wyżej, ale tym razem bramka Seweryny Kiełpin no nie wpuścił jakiejś takiej bramki, jakiejś nie wiadomo jakiej, broni naprawdę nieźle, ale to z tego, skoro Gliwiczanie mam pewnie. Spotkanie dwóch Beniaminków, Sandecja Nowy Sącz długo prowadziła z Górnikiem dobrze, ale kiedy Górnik za dużo tych błędów z tyłu nie popełnia, to wiadomo, że coś strzeli. No i teraz strzeli dwie bramki. 5 minut Matuszek i oczywiście Andrzeja, dla którego to jest 13 bramka w sezonie. No i ostatecznie Górnik wygrał 2-1, a to się z tym wiąże obie odprowadzenie w tabeli. Jeżeli chodzi o to spotkanie, no to też takie dwie różne połowy, bo w pierwszej części spotkania to Sandecja miała inicjatywę, czego właśnie efektem była bramka Michała Pitera Buczko. W drugiej połowie karta się zupełnie odwróciła, to Górnik zaczął grać swoją piłkę. Efektem właśnie dwa trafienia, chociaż kolejny raz trzeba ciepłe słowa powiedzieć na temat Michała Gliwa, więc bramkarza Sandecji, który w tych sytuacjach bardzo dobrze się spisał, ale Gliwica był Tomaszowska również miał kilka. Gorzów Wrocław ostatnio miał gorszą pasę, ale podejmował siebie Pogoń Szczecin, czyli chyba taki najbardziej niewyraźny zespół na razie w Ekstraklasie. Wystarczyło to, żeby wygrać 3-0. Dwie bramki Marcina Robaka, jedna Tadeusza Piecha. No a po tym spotkaniu, po tej porażce w Pogoni, wszystko skończyło się tym, że trenerem Szczecina już nie jest Maciej Kosz. No czyli można powiedzieć, że kolejna prawidłowość w naszej ligi, a więc za wyniki nie odpowiadają piłkarze, tylko odpowiada trener, co oczywiście logiczne, bo lepiej zwolnić jednego człowieka niż 20. Co do samego meczu, no to po raz kolejny Marcin Robak pokazał, że jemu metryka nie przeszkadza, że bieg tak naprawdę na boisku nie ma znaczenia, bo widać tą siłę doświadczenia, widać, że Robak jest w formie. No i kolejny taki dobry sezon się zapowiada, bo w zeszłym sezonie przecież mimo, że w Lechu nie grał tyle, ile by chciał, to jednak w tych bramach cały czas trzeba bardzo dużo.
No, gdyby nie Hiszpanie, to pewnie walczyłby o koronę króla z Czechów. Chociaż zobaczymy, czy ci Hiszpanie zostaną do końca w naszej ekstraklasie. Może Robaka znowu będzie właśnie tym królem z Czechów. Jeżeli chodzi o tabelę, to jeszcze na koniec. Jak mówiłem, Górnik jest na miejscu pierwszym, na drugim Legia, na trzecim Lech Poznań, ale jeżeli Państwo spojrzą, no to tam są takie drobne te różnice, że wszystko się może zmienić na przestrzeni jednego spotkania. Legia Górnik ma tych punktów 26, a zespół, który jest na miejscu 8, ma tych punktów 20. My tak sobie przed audycją porównywaliśmy, jeżeli chodzi o ten procent zdobytych punktów, na przykład z Ligą Włoską. Tam lider stracił w 11 meczach tylko 2 punkty. Tutaj lider stracił tych punktów, jeżeli dobrze liczy, aż 16. To też świadczy o tym, jaki wyrównany mamy poziom ekstraklasy. Oczywiście nie wiem, czy to świadczy lepiej czy gorzej, ale no fakt jest taki, że jest ciekawe. Tych zespołów, które walczyć będą o co najmniej górną ustępę, będziemy mieli naprawdę spadek. Na razie o spadek walczy Pogoń Szczecin, która ma tych punktów 9. No już pozostałe zespoły jej odskakują, bo Krakowia ma na przykład punktów 12, a jest przedostatnia na miejscu trzecim od końca Piast Gliwice. No jestem ciekaw, jakie będą kolejne roszady na stanowisku trenerskim też, bo zobaczymy, jeżeli Lechia tak dalej będzie się prezentować, to kto wie, kto na tą karuzelę może skoczyć. O tym już będziemy pewnie mówić. Miejmy nadzieję, że nie za tydzień, ale w następnych audycjach. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z Wami Łukasz i Paweł. Do usłyszenia. Ziemią człowieka pustym. Do nich są podobni ci, którzy je robią i każdy, który im ufa. Czytamy w Psalmie 115. Bóg natomiast jest Bogiem żywym, który daje życie i działa w historii. Czytamy w KKK 2112 numerze. Jest 17. Oprócz jawnego bałwochwalstwa, przyjmującego formę religii, istnieje wiele form bałwochwalstwa praktycznego, ukrywającego się często pod zasłoną. Słuchają Państwo Radia Maryja. Człowiek może kierunkować całe swoje życie na jakiegoś swojego bożka, Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji bada dziś proces zwrotu nieruchomości przy ulicy Nowielacha 9. Pod tym adresem mieszkała m.in. działaczka warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska. Kobieta zginęła w 2011 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Dziś przed komisją zeznawała m.in. córka działaczki Magdalena Brzeska. Według niej matka nie czuła się w swoim mieszkaniu bezpiecznie, była nachodzona przez osoby, które twierdziły, że stała pod kobiercami. Magdalena Brzeska podkreślała też, że Marek M. chciał dać 80 tysięcy złotych za opuszczenie lokalu. Oferował też lokal w jakiejś strasznej ruderze, który, jak się okazało, proponował kilku osobom. Dzisiejsze zeznania pokazują bezsilną walkę lokatorów w procederze reprywatyzacji zarządu Hanny Gronkiewicz-Wąs, podkreślił Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej. Komisja pokazała zadane dokumenty, jak również poprawka wyrzucona z tej pralni. Mama dostała pismo, że musi opuścić Gliwice. Termin dostała jakiś, nie pamiętam jaki. Dostała też informację, że nie może przechodzić pomiędzy wejściem do budynku a chodnikiem, aż za to przejście. Tam jest, nie wiem, może 1,5 metra, może z 2. W każdym razie, że musi uiszczać 500 zł miesięcznie za przejście. Nowy właścicielka Gliwice, Marek M., próbowała wywrotować do mieszkania Brzeskich, kochał się zawodowo, jak mówiła Magdalena Brzeska. Przykład aktywu łamaniowa, wycinał jak zębowany, kochał sąsiadów, policjantów, mieszkańców we wsi, których kupił od emerytalnego, nie tylko młodych, w relacji Magdaleny Brzeskiej z policją mieszkańców Nowy Targ. Według niej lokatorzy zostali przekazani przez miasto jak żywy towar. Dochodziło też do próby łamania. W 2006 roku z komisarzami Warszawy Górnik Mirosław Kochalski i Kazimierz Marcinkiewicz miasto wydało niemal tyle decyzji reprywatyzacji.
konstytucyjny filar przez 3 lata prezydentury Lecha Kaczyńskiego podkreślał Sebastian Kalata. Zmienimy temat. 3 800 000 000 złotych w tyle wniosku na dostawy budżetowe na koniec września. Zatankowały deficyt z całego sektora finansów publicznych na koniec poprzedniego miesiąca wyniósł około 1 000 000 złotych, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister rozwoju finansów przedstawił na konferencji prasowej wykonanie budżetu do września. Podkreślił, że ostatni raz na dwóch w budżecie była w 2007 roku. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że w dobrej sytuacji finansowej zwrócił uwagę na wzrost wpływów z podatku VAT. Prognoza na ten rok zakłada wzrost o blisko 11% do poziomu 145 miliardów złotych. To tak kwartała, że dochody sięgną w prawie 119 miliardów. Jest dobrym miejscem na kolejne bombki. Skoro mamy już pan gotowy, jesteśmy sprzejeni, panowie wiernie się modlą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
Rosjanie odgrodzili Donieck do miejsca katastrofy smoleńskiej. Debata dnia. Pozwolenie prowadzący tę drogę stanął ogrodzenie stablicami informacyjnymi. Można przeczytać, że jest operem prywatnych służb wiek, na którą wkrótce rozpoczął się pracę związane z budową zawiasną posłużnicy odwiedzone. Panowie, mówimy dzisiaj w naszym popołudniu o dwóch chromach wojny toczonych przez Resort Sprawiedliwości. Jedna wciąż na ekranach telewizorów, to jest komisja weryfikacyjna. Drugi front to jest Krajowa Rada Sądownictwa. W obu chodzi, jak mówię, Resort Sprawiedliwości o naprawę państwa i też o naprawę wymiaru sprawiedliwości. Tuż przed 17, dosłownie kilka minut temu, do konfigurację prasowej trafił komunikat Resortu Sprawiedliwości, w którym resort odpowiada na zarzut Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnijmy, chodzi o ponad 250 asesorów sądowych zgłoszonych do Krajowej Rady Sądownictwa przez ministra sprawiedliwości na mocy uchwalonej ustawy. Resort Sprawiedliwości w związku z tymi zarzutami i odrzuceniem wszystkich asesorów informuje, że ci kandydaci spełnili wszystkie ustawowe wymogi formalne, potwierdzające to dokumenty zostały w całości przekazane Radzie. W aktach nie było żadnych braków ani błędów. Czytamy w tym komunikacie. Tam są wytłumaczenia wszystkich błędów polewanych przez Krajową Radę Sądownictwa, między innymi tego, że nie było wymaganych aktualnych badań dotyczących stanu zdrowia, między innymi badań psychologicznych, przekreślenie ich drogi życiowej asesorów z powodu rzekomych nieważnych zaświadczeń o stanie zdrowia jest niesprawiedliwe i krzywdzące, czytamy w komunikacie, tym bardziej, że jest to zarzut nieprawdziwy, wystawiony w momencie podejmowania nauki, zaświadczenia są zgodne z prawem i aktualne, twierdzi Resort Sprawiedliwości. To komunikat, który na całą stronę, Krajowa Rada Sądownictwa, która mówi o prawach formalnych, czy Resort Sprawiedliwości, które mówi o cynicznej grze w celu uratowania własnej korupcyjnej grupy sędziowskiej. Czy mówię o wypowiedziach, że 260 osób złożyło zgodnie z przepisami dokumenty, wszyscy co do jednego. Takich wypadków się zdarzyło kilka, kilkanaście. Trochę to zmienia w tym momencie zasady przyjmowania do grupy sędziowskiej i jakby władze tej władze samej korporacji osłabia. I to było oczywiste od początku. Dosyć naiwne są te tłumaczenia, że chodziło o badania psychologiczne i straszenie tym, że wyroki wydawałyby osoby z problemami psychiatrycznymi. No ciekaw jestem, czy członkowie KRS-u, którzy się wypowiadają, też takie badania przechodzili, jakie domagają się teraz od tych młodych asesorów i czy one są tak, jak oni by chcieli badania psychologa, czy nawet o psychiatrach była mowa, czy one są ważne przez najbliższych 12 miesięcy? No, szczerze wątpię. Wojciech Szacki. Ja tutaj oczywiście nie znam tych papierów wszystkich 200-kilkudziesięciu kandydatów wszystkie na sędziów. Odrzucone dokumenty. Wszystkie zostały odrzucone, ale na ile wydaje się rzeczywiście zdroworozsądkowo, że nie było to po prostu po zbadaniu zostali odrzuceni wybrani kandydaci, tylko jest to ruch polityczny. No i rzeczywiście mamy do czynienia z wojną między KRS-em a ministrem sprawiedliwości, z tym, że tę wojnę zaczął minister sprawiedliwości projektem ustawy o KRS, który de facto oznaczał przejęcie Krajowej Rady Sądownictwa przez jednej partii. Ta wojna, jeszcze dodam, rozpoczęła się już wcześniej, w 2015 roku. Chodziło, kiedy przez rok mówiliśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Wtedy też środowisko sędziowskie powiedziało, że no, zmianom będzie mówić głośnienie. Tak, tylko z tym, że wtedy KRS była tak trochę obok tego głównego frontu, ona teraz stała się głównym uczestnikiem działań wojennych. Najpierw została zaatakowana, to prezydent Andrzej Duda przecież wetując ustawę o KRS powiedział, że nie może być tak, że jedna partia zawłaszcza Krajową Radę Sądownictwa. I to był jeden z motywów, dla których zawetował
tę ustawę, dyrektor, a teraz wojna toczy się dalej po prostu. Dyrektor krakowskiej szkoły sądownictwa i prokuratury mówiła dzisiaj, że też nie zgadza się z tymi zarzutami Krajowej Rady Sądownictwa, bo ci młodzi ludzie skazani przez Zbigniewa Ziobrę, skazani przez ministra sprawiedliwości na mocy obowiązującego prawa, to nie są sędziowie Platform Obywatelskiej, to nie są sędziowie Prawa i Sprawiedliwości, to są młodzi ludzie, którzy mają służyć społeczeństwu, a nie danej partii politycznej. Waldemar Żurek, rzecznik KRS-u, mówił dzisiaj z kolei na konferencji prasowej, że no, nikt chciałby tego, żeby ci te 256 osób miało na przykład na sobie plakietkę z napisem Zbigniew Ziobro. Czy można tutaj mówić o jakichkolwiek decyzjach politycznych, że ci młodzi, dwudziestoparoletni ludzie już są, nie wiem, członkami partii, przypisani do jakiejś partii, będą wypełniać wolę polityczną prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, jakim jest Zbigniew Ziobro? Prawdę mówiąc, nie zakładałbym się, że to są w ogóle wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że tutaj opinie mogą być różne. Po prostu to są młodzi ludzie, którzy skorzystali z tej możliwości, jaka się otworzyła, nowego, innego niż dotychczas dostępu do zawodu. I tyle. To najciekawsze w całym tym sporze jest to, że nie zablokowano tutaj, tak jak w przypadku rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości, któremu odmówiono przyjęcia na uniwersytet Gdański, tak, robienia tam studiów doktoranckich, kiedy rzeczywiście uderzono w kogoś, kto współpracuje z, kto działa jako w polityce, pracując w ministerstwie, ale uderzono w osoby, które same akurat z polityką bezpośredniego związku nie miały. No i to nie jest sposób na budowanie swojej siły i robienie sobie przyjaciół. Także to KRS nie strzela sobie, strzela w stopę sobie zdecydowanie, nie przeciwnikowi. A jak to będzie z innymi sędziami? Bo KRS dzisiaj na konferencji prasowej zaznaczała, że jest inny problem, nie tylko z asesorami, ale inny problem, że brakuje ponad 800 obsadzonych stanowisk sędziów w Polsce. A tak to podliczył Waldemar Żurek, rzecznik KRS-u, i mówił, że to jest bardzo pilna sprawa i KRS może bardzo szybko pracować. Ale czy w tej chwili, załóżmy, że Zbigniew Ziobro wskazuje, bo ma taką możliwość zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, wskazuje sędziów, wskazuje prezesów na przykład sądów i oni wszyscy nie będą też oceniani z perspektywy sympatii politycznych i politycznego wyboru i wskazania politycznego ministra sprawiedliwości. Był taki przypadek, że jeden z sędziów, który trafił do zaskazania ministra sprawiedliwości, jak dobrze pamiętam, został wykluczony ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Wojciech Szacki. Tej konkretnej sprawy nie znam. To, że pewnie sędziów jest za mało w Polsce, no, to jest pewnie prawda. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby te reformy, które, czy też zmiany, które proponuje minister sprawiedliwości, szły w kierunku odciążenia sędziów, czy też zmniejszenia liczby spraw, które na nich przypadają. Celem takim bardzo wyraźnym politycznym tych ustaw było zdobycie wpływu na Krajową Radę Sądownictwa i pozbycie się większości sędziów Sądu Najwyższego w tej pierwotnej ustawie, wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Nie udało. Co się na razie nie udało. Natomiast to, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje reform, to w zasadzie chyba wszyscy są zgodni co do tego, może z wyjątkiem części sędziów. Ciekawe jest w ogóle a propos tej reformy KRS-u też oświadczenie, które dzisiaj ze strony KRS-u się pojawiło na temat tych prezydenckich projektów ustaw, które też zostały skrytykowane, i zasada wyboru, wskazywania sędziów czy wyboru sędziów przez 3/5 składu Sejmu też jest nazwana polityczną. Jest takie tłumaczenie, że nawet jeżeli to doprowadza do tego, że jest zgoda między kilkoma partiami, to i tak jest to wtedy polityczna decyzja i mamy tutaj zaburzenie podziału władzy. Nawet pada stwierdzenie, że gdyby to było 2/3, czyli o kilka tych głosów więcej, to też by to było, no, też by to była polityczna decyzja. To jest ciekawe w kontekście tej wojny, która jest w tej chwili, trwa między ośrodkiem rządowym i prezydenckim, już na samej prawicy, bo jak się okazuje, nawet te rozwiązania, które proponuje prezydent, i tak one nie zyskują akceptacji środowiska sędziowskiego, więc jest pytanie, czy... Ani sędziowskiego, ani środowiska jego własnego obozu, Zjednoczonej Prawicy. Tak. To może z wyjątkiem Jarosława Gowina. Więc jest pytanie, czy rzeczywiście jest sens, zawsze to dobrze brzmi, jeżeli mówimy, że szukamy kompromisu, ale jest pytanie, czy tu faktycznie jakiś kompromis jest w ogóle możliwy między zwolennikami reformy, a środowiskiem sędziowskim. Wojciech Szacki, czyli co? Szybko trzeba zreformować wymiar sprawiedliwości, żeby tego typu sytuacje skończyły się? Wybrać nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa?
taką czy inną rzecz. No, poruszamy się tutaj między tym, co pożądane, a tym, co możliwe i na razie nie wydaje się, żeby uchwalenie jakiejkolwiek ustawy było możliwe. Parlament uchwalił trzy ustawy, to dwie zostały zablokowane, a teraz odbywa się jakiś przeciwny teatr polityczny z udziałem jednego posła i prezydenta, którzy negocjują jakieś tajne uwagi do tajnych poprawek. No, prezesa Prawa i Sprawiedliwości i głowy państwa. To prawda, ale formalnie szeregowego jednak posła i to wszystko odbywa się poza kontrolą parlamentu. Prezydenckie projekty leżą w Sejmie i nie dostały nawet numeru druku. Więc mówienie teraz o jakiejś prawdziwej reformie wymiaru sprawiedliwości jest budowaniem zamków na piasku, bo nie ma materii, nie ma chęci i nawet w obrębie obozu władzy nie ma zgody co do tego, jak te sądy mają wyglądać. Zostawmy w takim razie ten temat, chociaż jest jeszcze jeden ciekawy wątek, ponieważ ci asesorzy mogą odwoływać się do Sądu Najwyższego. Jestem ciekaw, jak tam te odwołania będą wyglądały, biorąc pod uwagę, że na przykład nie jest prawdą, jak czytam w tym komunikacie resortu sprawiedliwości, nie jest prawdą, jak twierdzi KRS, że w aktach aplikantów brakowało zaświadczeń o ukończeniu aplikacji sędziowskiej i bardzo dziwne jest to, że KRS uznała za błąd formalny fakt, że dokument związany z wyborem stanowiska w jednym przypadku podpisała mama aplikanta, a nie on sam. KRS rzeczywiście mówiła, że to jest jakieś kuriozum i tak nie powinno być, ale Rada przemilczała, zaznacza resort sprawiedliwości, że aplikant udzielił matce pełnomocnictwa, więc zrobiła to zgodnie z prawem. Mało tego, KRS, jak miała wątpliwości, to mogła wezwać aplikanta osobiście do stawienia się i zaprezentowania dokumentów niezbędnych. Tego też nie zrobiła. Jak na to może spojrzeć Sąd Najwyższy? Poruszamy się trochę w obrębie spekulacji, ale uśmiechy panów były wymowne. Mi się przypomina sprawa walki o otwieranie zawodów prawniczych. Wtedy to nie był stricte polityczny, nie była to stricte polityczna wojna, ale bardziej dotyczyła sytuacji prawników pełniących różne konkretnie zawody prawnicze. Pamiętam, była taka sytuacja, kiedy zmuszono właściwie korporację notarialną do pewnego otwarcia i dopuszczenia większej liczby nowych notariuszy. No to te osoby rzeczywiście uzyskiwały swoje uprawnienia trochę łatwiej niż wcześniej, ale na przykład Rada zwlekała miesiącami z udzieleniem zgody na otwarcie kancelarii. I przynajmniej taki był sposób na to, żeby te osoby za szybko na rynek nie wchodziły. Tutaj też będzie pewnie przepychanka, no ale też jest to przepychanka jednak z zawodowymi prawnikami, z ludźmi, którzy skończyli aplikację, więc pewnie nie tak prosto będzie KRS-owi tę sprawę wygrać. Wojciech Szacki, nie wiem, co zrobiły aplikanci. Ponad 250 osób mogło się odwołać do Sądu Najwyższego, a tam? No a tam nie wiadomo, dlatego że nie wiadomo, jaki będzie wówczas Sąd Najwyższy, bo takie sprawy będą się toczyły pewnie miesiącami, a być może w międzyczasie zostanie jednak uchwalona i wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która w tej wersji prezydenckiej zmienia niemal połowę sędziów Sądu Najwyższego, więc teraz co zrobią aplikanci, co zrobi Sąd Najwyższy, w jakim kształcie Sąd Najwyższy wówczas będzie orzekał, to jest nie do przewidzenia. Przejdźmy w takim razie do kolejnego, tego pierwszego frontu walki, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o naprawę państwa. Komisja weryfikacyjna dzisiaj przesłuchuje jej świadków w sprawie kamienicy przy Nabielaka 9. To jest ten słynny adres, pod którym mieszkała Jolanta Brzeska. W 2011 roku znaleziono jej ciało. Najprawdopodobniej została zamordowana, choć kilka lat temu śledczy twierdzili, że najprawdopodobniej kobieta spaliła się sama. Dzisiaj jej córka Magdalena przed komisją weryfikacyjną opowiadała, jak wyglądał ten 2006 rok, w momencie, kiedy kamienica, w której mieszkała, od zawsze została przejęta przez prywatnego właściciela. No i zaczęły się nękania, straszenia, wręcz wypiłowanie na żywo takich rygli antywłamaniowych, też próba nakładania takich kar za przechodzenie chodnikiem, 500 zł za jednorazowe przejście na przykład. Prezydent Warszawy, pamiętam, mówiła, że o sprawie tak naprawdę nie wiedziała, ale też Jolanta Brzeska, nie tylko ona zresztą w tej sprawie, napisała, jak mówiła jej córka, bardzo wiele pism ostatnie do prezydenta Warszawy w przeddzień swojej śmierci. Czy o tego typu praktykach można było nie wiedzieć? Na temat tego, co się działo, dochodziły czasem informacje do prasy.
często nie było wtedy wiedzy, jak tak naprawdę wyglądają kulisy całego tego procederu związanego z wyłudzaniem kamienic. Ale akurat takie rzeczy jak wyrzucenie lokatorów siłą, jak odcinanie im prądu, zasłanianie okien na przykład w całym budynku, bo takie rzeczy się zdarzały. To były informacje, które gdzieś tam docierały przynajmniej do mediów. Media średnio były tym wtedy zainteresowane, to trzeba uczciwie powiedzieć, że... A problem nie wychodził właściwie poza Warszawę. To prawda. W skali ogólnopolskiej. Teraz zresztą przecież dopiero dowiadujemy się o tym, że podobne rzeczy się działy w innych miastach, to znaczy jeśli chodzi o same wyłudzenia. No a sprawa tragicznej śmierci pani Jolanty Grzeskiej, no to jest moim zdaniem dowód na to, że mieliśmy tu do czynienia z mafią nie w znaczeniu zmowy urzędników z prawnikami, ale z mafią w dosłownym rozumieniu tego słowa. Tutaj całe to śledztwo, kiedy znajdujemy zwęglone zwłoki, no to pierwszym podejrzeniem jest to, że mamy tutaj do czynienia z morderstwem, kiedy ginie człowiek, o którym wiadomo, że miał wrogów i że był nękany przez dłuższy czas, no to takie rzeczy składają się już na pierwszy rzut oka, po prostu w jedną całość. I to w jaki sposób skręcono i w jaki sposób je zablokowano, też jest bardzo dziwne i pokazuje, że matki tej mafii wyłudzające kamienice to nie było tylko wpływem prawuszy. Wracam do swojego pytania, czy można było o tych rzeczach nie wiedzieć, nie chodzi tylko o to wniosku, a ludzie bardzo wielu lokatorów, którzy też przed komisją weryfikacyjną mówili, że byli zastraszani, znęcano się nad nimi nie tylko telefonami, ale także próbami włamań, na przykład zastraszania, i były też próby podejmowania bardzo wielu interwencji w samym ratuszu. Jolanta Brzeska, pamiętam, też próbowała zainteresować się prezydentem Warszawy i urzędników ratusza tym, żeby społecznicy, strona społeczna miała swoje odzwierciedlenie w ogóle w decyzjach zwrotnych w całym procesie reprywatyzacji. A tak się nie stało, Wojciech Szacki. Czy można było to po prostu nie wiedzieć, albo się udawało, że się nie wiedziało? Ja mam wrażenie, że jako prezydent Warszawy, każdy prezydent Warszawy powinien wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność za to, co się działo. I to dotyczy zarówno ekipy pisowskiej, która rządziła przed Hanną Gronkiewicz-Waltz, jak i sama Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna, nawet jeśli nie wiedziała, to jej obowiązkiem było się dowiedzieć. I jeśli nie wiedziała, to teraz się dowiedziała. No, w każdym razie uważam, że powinna ponieść polityczną odpowiedzialność, podać się do dymisji wziąć na siebie tę część odpowiedzialności, którą ponosi, polityczną. Ja nie przesądzam, że ona widziała, że dopuściła się jakiegoś rażącego niedbalstwa, zaniedbań. Natomiast pod jej bokiem, na tym szczeblu urzędniczym ewidentnie działy się rzeczy, które się dziać nie powinny. No działało to poprzez ten czas, stwierdziła prezydent. Ja nie pamiętam dokładnie kontekstu, w jakim to ona powiedziała, ale jest faktem, że nie było audytu z takiego rocznego postępowania i przeświadania spraw reprywatyzacyjnych. Prezydent stwierdziła, że tak naprawdę jej urzędnicy, których też wyrzuciła, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej tuż pod jej nosem. Ja pamiętam ministra sprawiedliwości Zbigniewa Świąkalskiego, który podał się do dymisji, gdy powiesił się więzień, czy dwóch więźniów. Trzech porywaczy Olewnika. Tak, i ten standard, uważam, powinien zostać dochowany również w przypadku warszawskiego ratusza. Bo to też już zupełnie z innej beczki z korzyścią dla Platformy Obywatelskiej, dla której teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz jest wielkim obciążeniem, zamiast być atutem. Platforma Obywatelska dzisiaj próbowała skierować uwagę opinii publicznej na inny wątek tej decyzji reprywatyzacyjnej. Jeśli chodzi o kamienicę przy Nabielaka 9, rano konferencja prasowa, tam informacja o tym, że tak naprawdę osoba, która podpisała tę decyzję zwrotową, jakby ugruntowała prawnie, to był ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Czartoryski. On wydał oświadczenie później, w którym stwierdził, że w każdej chwili może stawić się na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej i powie to, co powiedział w swoim oświadczeniu, a mianowicie to, że resort był związany w tej sprawie wcześniejszym rozstrzygnięciem samorządowego kolegium odwoławczego i poseł Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, że ta decyzja SKO została jakby utwierdzona prawnie, że kamienicę można oddać w ręce prywatne, ale mogła być zaskarżona przez jakąś stronę postępowania, ale nie było. Jak panowie oceniają tego typu zabiegi? No, przede wszystkim, jeśli chodzi o...
To są w ogóle wyjątkowo nieszczęśliwe okoliczności do przerzucania się odpowiedzialnością za to, co się stało. No bo co bądź to mówimy o śmierci człowieka, nie tylko o wyłudzeniu kamienicy. Ale jest w tym wszystkim jedna sprawa, która trochę mówi o tym, czy o odpowiedzialności za wszystkie te działania i o tym, czy to wszystko się działo za wiedzą, czy poza wiedzą prezydenta miasta. No, przypomnijmy, że dzisiaj podano taką informację, że Lech Kaczyński jeszcze jako prezydent ze swoimi współpracownikami się spotkał i nakazał pana M, który był jednym z tych głównych wyłudzaczy kamienic, niemalże nie wpuszczać do biura. Taka informacja padła. On też robił awansowe informacje w tej sprawie. Pan Masakowski, pan Marek Masakowski miał pretensje do urzędników ratuszy, że wstrzymują proces decyzji zwrotowe. No tak, no i zresztą jeżeli spojrzymy na liczbę tych decyzji, które były wydawane, to w ciągu trzech lat rządów Lecha Kaczyńskiego było tych decyzji około 200, czyli tyle, ile w ciągu roku później, kiedy rządzili komisarze, a jeszcze ta sprawa przyspieszała później, kiedy już za rządów Hanny Pankiewicz-Waltz. Także to nie jest tak, że mieliśmy tutaj urzędników na średnim szczeblu, którzy jakby obsługiwali cały proceder i to się działo poza wiedzą góry. Mirosław Kochalski, ten urzędnik, o wezwanie którego apelowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo już rzeczywiście wezwany stawił się na posiedzenie komisji, odpowiadał dzisiaj jako pierwszy. I on to mówił, że mamy do czynienia z taką jakby schizofrenią trochę polityczną, ponieważ urzędnicy na tym takim poziomie i wiedzy, no wiedzy szczególnie w 2006 roku, no nie mogli być taką forpoczną, która wyłapałaby te wszystkie nieprawidłowości i patologie, od tego powinno być się państwo, stwierdził Mirosław Kochalski. To państwo powinno zareagować, a nie reagowało, a dokumenty mnożyły się, stosy się piętrzyły, trzeba je było podpisać, bo na przykład SKO czekało na decyzję, a potem niepodpisanie jakiegoś dokumentu czy decyzji wiązałoby się z ogromnymi karami finansowymi. Wojciech Szacki, co pan sądzi o takiej Kochalski się broni w ten sposób, ponieważ on był komisarzem broniącym obowiązki do Warszawy i na nim również ciąży część odpowiedzialności za ten proceder. I on składał podpisanie się w sprawie inna rzecz, że owszem, państwo ustawodawcze powinna już dawno uchwalić jakąś ustawę, która by to regulowała, bo to wszystko się działo, cały ten proceder był również dlatego, że poza to wszystko możliwe dzięki pustce prawnej, która przez wiele lat nie została zapomniana i której wciąż nie została zapomniana, wciąż czekamy na jakąś ustawę. Ale ustawa jest Katarzyna Wiejska też jest, więc musimy kończyć. Wojciech Szacki, Michał Wiczor. Pierwszą część debaty dnia w Polskim Radiu 24. Wracamy tuż za chwilę, tuż po informacjach dnia. To Polskie Radio 24, jest 17.30 i to są informacje dnia. Katarzyna Ogniska, zaprasza. 500 zł za możliwość przejścia bankiem do domu. Tyle nowy właściciel budynku przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie kazał płacić co miesiąc Jola Cięrzewskiej. Zeznania przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie, która bada sprawę zwrotu tej nieruchomości, składała córka mieszkająca Jadowa. Nowy właściciel budynku wymaga mieszkańców miasta, było wielu emerytów, zaznaczonych podwyżką czynszu. Córka nieżyjącej działaczki ruchów lokatorskich zeznała, że aby udowodnić mieszkańcom życie, nowy właściciel stwarzał więcej typu maniery architektoniczne. Zamknął dostęp do podwórka, czyli bramę zamknął, w związku z tym kontenery na śmieci muszą stać przed budynkiem. To jest dosyć duże utrudnienie, dlatego że lokatorzy teraz muszą opłacać wywózkę śmieci za ludzi, którzy tam sobie wrzucają śmieci do worków. Jest wręcz przeciwny. To, co Bóg nakazał, to nakazał krótko i na chwilkę, a obrazy byście wprowadzili na wieczne. I to jest właśnie bałwa państwa. Proszę sobie oddzielić cielesność aspektu wszelkich dotyczących zakonu mojżeszowego, który przecież dawno minął, bo większym Mojżeszem był Jezus Chrystus. I to, co wtedy było cielesne, ale tylko to, co Bóg nakazał, a nie pogaństwo. To było cieniem rzeczy przyszłych,
na Jezusa Chrystusa i tylko cienie. I gdy przyszedł już Rzymu, a Jezus Chrystus to ten cień i ten wąż i ten mądrze i ten świecznik przestał istnieć normalnie. Także to są cielesne podobaństwa. Pismo Święte pięknie to wyjaśnia. Cielesne minęło. Bo zakon Mojżeszowy, który rozkazywał tak jak matka, dziecko czy ojciec, nie ruszaj do pieca rąki, nie wkładaj i do noża się nie dotykaj, bo się pokaleczysz. To dziecko już nie musi tego słuchać więcej, bo samo rozumie, że nie może się pociąć, pokroić i do pieca się nie może dać wrzucić. Także i te przykazania są niepotrzebne i dziecko jest mądre. Także te przykazania nie są załóż, to były na rozkaz dawane i to, co było dawane na rozkaz, to było troszeczkę takie, jak jest krowie na krowie. Upodlenie, poprzez doświadczenie, żeby naród izraelski dotknął tego, co to jest grzech, żeby mógł to zrozumieć. A potem przez miłość Jezusa Chrystusa, żeby mógł pojąć bezgraniczność, że tak powiem. Dzisiaj same, proszę Państwa, hiperbole i parabole. Miłości Boże, że miłość Boża nie zna granic. No, prostranstwo wcielennej, nieograniczone prostranstwo wcielennej lubwi Bożej i na etap akończym. 30% więcej zachorowań niż w ubiegłym roku, wzrost zachorowań na grypę i infekcję.